Chodź na równi ze mną mniej więcej. Tam jest koniec drogi chyba. Chodź dalej. Siedzisz mi się tutaj. Kurwa, ja nie wiem. Zabiję, chodź się wycofamy. Halo? No wysoko jest. A to jeszcze stary nie jest ostatnie piętro. Ty, same drzwi się otwierają. Ale creepy. No. Czy jeszcze ma po aplikacji? Dał. Ty. Kurde, nie podoba mi się to, że tu auto jedzie. Mi też nie. Tam też jest zamknięte, tam nie wejdziemy. Dobra, chodź tam do Pawła na razie, bo jestem ciekawy, gdzie to auto jedzie. Bo coś mi się nie podoba to. Ale to usługi transportowe było napisane, widziałeś? No. Co tu usługi transportowe robią? Może coś wywożą. No, ale tam nie ma żadnego dojazdu chyba. No chyba, że tam jest jakiś wyjazd na inną drogę. Tu jest wejście. Mam nadzieję, że nam w rowery nie wjechał. O, ty właśnie, dawaj tu przecież. Dawaj, najpierw tam zobaczymy. No dobra. Cicho. Ty możesz to do tego busa pakują. Tutaj mamy dach. Ej, Seweryn, widzisz to? Jakby ślady krwi tu są. Ty no. Ej, patrz, widzisz to? No. Jakby ślady krwi, nie? Ja nie mogę. No ale w sumie jak tyle szkła, to możliwe, że ktoś tę nogę przebił. A bo to jest ketchup. Tak, ketchup. Uśmiałem się jak cholera. Łapie ktoś tu sobie hot doga. Jesteś gdzieś tutaj z nami, daj jakiś znak. Rozbij się do urządzenia, które trzymam w swojej prawej dłoni. Jesteś gdzieś tutaj z nami? Powiedziałaś, bądź powiedziałeś, że tutaj stary. Ktoś... Stary. Wytłumacz dokładniej, o co chodzi. Co masz na myśli pod pojęciem stary? Stół. Ej, przypadek. Tu jest stół do tenisa stołowego, człowieku. No. Ej. Serio, nie może być przypadek, ty. Wcześniej powiedział samochód, tam był samochód. No. Stary, babcia. Nie. No. A babcia tam przecież siedziała na krześle. I samochód też tam był. No, tylko że to nam akurat się nie nagrało. No. Ale możecie nam widzowie uwierzyć, że tak było, naprawdę. No, a to jakieś piloty. O, widzicie. Wychodzimy. Co? Wychodzimy. Uciekamy.
Tam ktoś jest bez kitu, stary. Ktoś tam był. Pierwszy raz było słychać, drugi raz. To nie może być, to nie może być tak przypadek. Ja nie mogę. Ty aż teraz nie wiem, czy tam wracać, nie? No. Ty nie wiem, weź zadzwoń do Pawła, kurde. Nie wiem. Mam. Ej, o kurde, stary. O kurwa. Ja nie mogę, aż się przestraszyłem teraz. Ten, wisielec, kurwa. Ja nie mogę, człowieku. No nie no, przecież to nic innego nie przypomina, stary. Cisny gwint. O kurde. Także my już jesteśmy na zewnątrz budynku. Wszystko dzisiaj poszło pomyślnie. Jeszcze jedynie pozostało wyjść z tego terenu i zostać niezauważonym przez ochronę. Mam nadzieję, że to nam się uda, jak udało nam się tutaj cały obiekt zwiedzić bez żadnych problemów, to myślę, że wyjść z obiektu też nam się uda bezproblemowo. Także mamy nadzieję, że dzisiejsza eksploracja wam się podobała i że będziemy widzieć się na kolejnych filmach. I z tego oto miejsca pragniemy was właśnie w tym momencie pożegnać, więc siema! Aktualnie sprawa wygląda tak, że nagraliśmy idealnie dla was to zakończenie. Może słyszeliście, że podjeżdża coś na sygnałach i jest to prawdopodobnie policja, więc słabo, a my jesteśmy odcięci od tak naprawdę ucieczki stąd. Ty, przepieprzamy się przez ten płot, bo nie ma innej opcji, stary. Dobra, próbujemy. I ogólnie jest też taka opcja, że mogła to być karetka, no ale ja, szczerze powiedziawszy, rzadko wierzę w takie zbiegi okoliczności. I spróbujemy się jakoś jak najszybciej stąd ewakuować. Ty, ja bym poszedł tym wejściem, co myśmy wyszli w sumie. Dawaj, tylko szybko, stary. Na razie nikogo nie widzę. Nie wiem, na razie nie widzę. Ale ja bym się stąd ewakuował, bo nie wiadomo tak naprawdę, czy to policja. Co? Tak? I co? Nie, ja bym i tak szedł już stąd jak najszybciej. Nie ma się zatrzymywać, bo naprawdę nie wiadomo. Dobra, widzimy się za pół. Dobra, udało nam się stamtąd szybko ewakuować. Szczerze powiedziawszy, dalej nie wiemy, czy to była karetka, czy policja, bo nie widzieliśmy tam przez te krzaki nic dosłownie. Ale udało się stamtąd szybko ewakuować, więc co mogę powiedzieć? Dzięki Bogu, że to się tak skończyło. Dobra, jak się przed chwilą okazało, jeszcze szliśmy tą główną ulicą kawałek. W zasadzie można powiedzieć, że jeszcze delikatnie biegliśmy, uciekając stamtąd powoli. I akurat właśnie mieliśmy skręcać z tej głównej ulicy w taką poboczną choćby. I akurat wyjeżdżał stamtąd radiowóz, więc nasze przypuszczenia były jednak słuszne i nie była to karetka, tylko radiowóz, więc naprawdę dzięki Bogu, że to się skończyło tak, że nam się udało stamtąd szybko uciec i wszystko poszło elegancko, także naprawdę. Także teraz już nagrywamy zakończenie i to już ostatnie zakończenie dzisiejszego dnia. Już drugiego, trzeciego w zasadzie zakończenia już nie będzie. To było ostatnie, więc mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał. Emocje były na samym końcu. Dość niezamierzone, ale były. Ale mimo wszystko mamy nadzieję, że wam się podobało i że widzimy się na kolejnych filmach, więc do zobaczenia. Ej, patrz to. Boże.
jakby gaz. I czuć coś nawet. Czy ja gazem nie czuję, ale... Ja coś czuję. Coś w to. A jakby to coś... Tak jakby... płynęło tymi różami. Ty no, teraz też czuję. Teraz to będzie gaz? Teraz rzeczywiście to coś. Czuję w to? No i słychać. Ty. No, tu bardziej czuć. Co to wątpię. Mhm. Czuję, no. Ty, ale kurde. To lepiej tu zapalić mnie, no. Bo to pójdzie z dymem. Ty, no ale słychać, jak nic słychać. I tu czuć nawet. Ale to tak, kurde, no. Tak delikatnie, nie? Właśnie stamtąd, ja tak nasłuchuję, nie? Ale... Może tak do tej rury się przestawić? Chybaż to tą rurą gdzieś płynie, ty. Ty możliwe, no. Ale jakby to było możliwe, że tu jeszcze jest gaz stary? Właśnie nie wiem. No ale słychać ewidentnie, że coś tak syczy lekko. Nie wiem, czy to kamera tak oddaje, znaczy mikrofony. No to jest niemożliwe, żeby tu był gaz. Po tylu latach jak to nie działa. To jest dziwne właśnie. Chyba, że to nie wiem, woda tymi rurami płynie może. No chłopie, to też dziwne. No nie wiem, no ale coś tu ten dźwięk wydaje. Nie wiem, nie mam pojęcia co. Dobra. Nie wiem, czy to kurde na kamerę, na tym głosy. Że jak nikt groźny to nie był, była to jasny gwint. Poczekajcie chwilę. Boże, jaka tu jest melina. Sakra. W ogóle myślałem, że pod tą kołtą ktoś leży. Ale czy tak tylko jest ona zawinięta w ten sposób? Jezu, ale to wygląda. Masakra. Jakiś karton, ale nie będę może do niego zaglądał. I teraz chwila prawdy. Cholera, zamknięte. O kurde. Spróbuję pociągnąć trochę mocniej. Nie no, ciężko. Tutaj nie wejdziemy. Dobra, trudno, idę szukać dalej. Niestety mam dość smutną informację, bo generalnie to wejście, które pokazywałem wam przed chwilą po schodach, jest zamknięte. A to jest tak naprawdę jedyne wejście na obiekt. A poza tym, jak byłem pod tymi drzwiami tam na górze, to słyszałem, choćby ktoś się do nich tak zbliżał, powoli mega, ale ktoś by się jakby do nich zbliżał. I teraz jeszcze mało tego, jak postanowiłem jeszcze obejść obiekt dookoła, żeby sprawdzić, czy nie ma innego wejścia, to było słychać potężny trzask w środku. I niestety, ale no, muszę opuścić ten obiekt. Jeszcze szybka aktualizacja. Tego, co się odnośnie stało przed chwilą. Jak słyszycie, pewnie jestem w cholerę zasapany. I generalnie, jak mówię, chciałem jeszcze podjąć próbę znalezienia jakiegoś innego wejścia. Zaryzykowałem i chciałem obejść obiekt dookoła. I w pewnym momencie, podchodząc do najbliższych drzwi, czego niestety już nie nagrałem, było słychać kolejny mocny trzask. I to dosłownie za drzwiami. I w tym momencie postanowiłem się natychmiast stamtąd ewakuować. Także miejmy nadzieję, że następnym razem się uda. Więc trzymajcie się i do następnego. Dobra, zwijamy się.
My tylko zwiedzamy. Wychodzisz stąd, ale okay. Już. Dobra, zwijamy się. Dobra, widzowie. Akurat wydarzyła się w momencie, gdy wyłączyłem nagranie, pewna sytuacja. A mianowicie taka, że tam z pierwszego piętra jakiś pan mówi w naszym kierunku, co tu się dzieje. Ja tego nie słyszałem, bo ja byłem w pomieszczeniu dalej. Krystian był bliżej klatki schodowej i on usłyszał jakiś głos i po chwili słychać jakiegoś mężczyznę bliżej nas, który mówi, co tu robicie, więc postanowiliśmy się stamtąd w takim razie ewakuować. Ciekawe, czy był to jakaś osoba bezdomna, czy może ktoś, kto tam jeszcze mieszkał, ale mi się nie wydaje, jakby to było jeszcze zamieszkałe. Dziwna sprawa, nie? No. Kurde, ale no ja nie wiem. O kurde. Nie wiem, może tam słyszeliście urywek tego, co ten facet do nas mówił, ale mówię, akurat jak to się wydarzyło, to nie miałem włączonego nagrywania i... Ej, ten facet wyszedł, patrz. O kurwa, no. Patrzcie, nie wiem, czy go widzicie. Chodź szybko, szybko. No by ten facet stamtąd wyszedł, widzieliście. O kurwa, ta masakra. No. Nie, ale mówię wam, ja tu nic nie ściemniam, że tam jakiś ziomek nam wyszedł. Naprawdę tak było. Krystian może nawet to potwierdzić, co nie? No. No. No ja tylko słyszałem, że coś się tam rusza. No ja właśnie nie, ale... Bo ja byłem w tym pomieszczeniu dalej, nie? No. Ty byłeś tam bliżej i ty to pierwszy usłyszałeś. No dobra, no to byłby niestety koniec tej eksploracji, widzowie. Eksploracja tak, no... Nie. Zakończona przypałem. Zakończona przypałem, nie do końca udana. Aczkolwiek coś się nam zwiedzić udało, więc nie ma jakiejś tragedii. No i co? No i w takim razie do zobaczenia na następnej wyprawie. Siema. Nie ma żadnych tych zabezpieczeń. W sensie tych takich, tych znaków specjalnych. Aha, czy tak? Ale czy on... tak się drze? My sobie oglądamy tak z ciekawości. Znaczy tak po prostu z ciekawości sobie pooglądać. Nie możemy tutaj? Nie. Aha. No dobra, to my wychodzimy. To jest zamurowane i spółdzielnie też to monitoruje, także... Aha. W sensie nie, bo tutaj takie wejście było normalnie ten... Nie, to będzie zamurowane. Aha. No dobra, to wychodzimy w takim razie. Ale przypomnę. Tutaj? Wstrzymasz plecak? Dobra, to widzimy się za chwilę. Co? Dobra, jeszcze chcę powiedzieć tylko, że tam właśnie ci ludzie, którzy nas stąd wyprosili. No szkoda, że to tak się skończyło, nie? Kurde, tak naprawdę pierwsze pomieszczenie i już, nie? A tak wracając do tematu tego banknotu, to on nie był prawdziwy. Bo czułeś, jaki on był w ogóle taki śliski? Śliski, sztywny, taki, no. Z tyłu było takie obdarte. No. Kurde, ale trochę przypał, że nas stąd wyprosili. Ale tutaj bym się nie spodziewał szczerze, w takim miejscu, co prawie nikogo nie ma, nie? Może oni są właścicielami tego samochodu tam. No albo po prostu, wiesz, przyszli za nami stamtąd, jak myśmy szli, nie? Też tak mogło być. Oni przyszli stamtąd, bo ja się widziałem w oknie. Tak? Aha. Stamtąd przyszli, i oni zobaczyli fotę. Aha. O kurde. Jakbyśmy byli ciszej, nie? No wiesz co, no nie wiem, w sensie zależy, czy oni nas bardziej słyszeli, czy bardziej widzieli, nie? No właśnie, bo... Tego to nie wiem. No właśnie. Bo ja szczerze ich nie zauważyłem. Znaczy tam jakaś pani z tamtej choćby kamienicy wychodziła i to nie wiem, czy to nie była ona właśnie. No. Dobra, to zawijamy się stąd, nie ma co tutaj dłużej być, bo... Jeszcze może jakiś przypał wejść. Dobra, to my się zabijamy. Dobra, także... Stąd musieliśmy się właśnie przed chwilą ewakuować i może się stwierdzić, że jesteśmy nienormalni, ale tutaj mamy jeszcze jedną kamienicę, którą postanowimy sprawdzić, czy jest do niej wejście, ale spróbujemy to zrobić bardziej może po cichu i może bardziej, żebyśmy zostali niezauważeni, ale w ogóle zobaczymy, czy tutaj jest wejście. Na razie w okolicy nikogo nie widzę, poza Severnym. Idę na szybkie zwiady.
jak zastopowałem nagranie przed chwilą, to rozegrała się dość ciekawa sytuacja, a mianowicie taka, że jeden pan wyszedł ze swojego mieszkania i właściwie wyszedł on ze swoją kobietą i zaczęli coś nas tam wyzywać, rzucać wyzwiskami w naszą stronę i oskarżyli nas o kradzież i stwierdzili, że jesteśmy złodziejami. Więc ja pani na spokojnie, bez nerwów, wytłumaczyłem, że różnica między zwiedzaniem a między kradzieżą to są zupełnie dwie inne rzeczy. No. Ale państwo niestety tego nie zrozumieli, postraszyli nas policją, więc chyba niestety nic tu po nas, bo nie uda się już tutaj nam nic zbytnio zwiedzić dzisiaj. No więc niestety, no widzicie, to jest kolejny przykład, w którym możecie się przekonać, że nie każde urbeksy idą po naszej myśli niestety. Niektóre kończą się właśnie w taki sposób jak ten dzisiejszy. No więc niestety musimy wam powiedzieć, że to jest dzisiaj koniec dzisiejszego materiału. Jest nam też niezmiernie niestety przykro, no ale tak bywa. Ale mam nadzieję, jak i również pewnie Seweryn, że następny materiał będzie bardziej udany i, no, ludzie, tak i ludzie nie będą tak wrogo do nas nastawieni, więc do zobaczenia. Ale to pierwsza taka sytuacja. No, w sensie taka, żeby nas ktoś tak ten oskarżył, to pierwsza taka sytuacja. No, no poza tym, że... na tej dyskotece tam żeśmy musieli uciekać. No, no ale to wiesz, to... To była inna sytuacja, no. ale to są dwie sytuacje, w którym nam się urbeks nie udał. No tak. No więc bywa, no, jak widzicie. A ja mam nadzieję, że widzimy się na następnych materiałach i że będą to lepsze materiały, więc trzymajcie za nas kciuki i do zobaczenia. Poczekaj, tak przeliczmy tych kamienic, ile ich było. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czy sześć nawet? No. Ja pierdzielę. Zmij się rowerem. O kurde, przygaś to światło. Nie wiem, czy rowerem, czy ktoś ze światłem nie idzie, stary. O kurde, idzie z latarkami. Dobra, idziemy z nim. Zwijamy się, no. Nie widzowie. Spokojnie, ale wiesz, żeby... A my widzowie się zawijamy, bo ktoś tam idzie z latarkami. Nie chcemy raczej natrafić na tych ludzi, także może tu wrócimy, nie dajemy gwarancji, ale wolimy się na chwilę obecną stąd zawinąć. No to witam serdecznie po tym nagłym zwrocie akcji, który przed chwilą widzieliście. No, wyszło tak, że nie wróciliśmy już do tych garaży, żeby dokończyć jakby nagrywki tych garaży. Bo sprawa się rozwinęła w ten sposób, że szło tam dwóch typów z latarkami. Krystian na początku tam powiedział jeszcze, chyba to nawet na filmie było słychać, że ktoś tam jedzie na rowerze. Ale ja mówię, że mi to nie wygląda, jakby ktoś tam jechał rowerem, bo po pierwsze to światło latało na boki, raz na lewo, raz na prawo. I poza tym za chwilę widziałem tam nagle dwa światła. I Krystian przyznał rację, że faktycznie tak potem było. No i po prostu jakby... postanowiliśmy się stamtąd szybko, że tak powiem, zawinąć. Bez jakiegoś większego przypału. No i zawinęliśmy się stamtąd. No i tak zakończyła się ta eksploracja. Tak naprawdę i tak w sumie nic nie straciliśmy, bo te garaże to tam były akurat najmniej ważne. To było najmniej, że tak powiem, ciekawe, także nie straciliśmy jakoś dużo. A nie było sensu ryzykować się tam pchać jakby dalej na siłę. Także taki jest finał tej eksploracji. Wyjaśnię wam tak, jeśli nie widzieliście do końca, co tam jest.
Tam jest generalnie podstawiona beczka z wodą pod kuchenką, taką no do gotowania, wiecie jaką, nie? W ogóle jest mega grubo, bo będąc przed chwilą na tej suwnicy z góry zauważyliśmy jakieś dwóch gości chodzących właśnie w tym obszarze, w którym my teraz tutaj chodzimy. Nie wiemy, czy to byli inni zwiedzający, czy jacyś pracownicy, którzy tutaj wyburzają to, czy może też jakaś ochrona. Tu jest tak zadymione? O, nas kurwa zburzyli. Dawaj, zwijamy stąd, stary. Zwijamy jak najszybciej. Nie wiem, czy widzicie ten ogień. Chyba to tam. On tam stoi. Mamy jakąś inną opcję wyjścia? Nie. Gadałeś, że jest stary jakaś, nie? Jest to coś pokazane, tak już tego nie. A tam stoją ci robotnicy? Nie. To na przypadek albo wcale stary, no bo tu nie ma opcji, żeby widzimy to. Możemy jeszcze iść na dół. Teraz? Nie wiem. Żeby hopie nie zaczęły tego burzyć, nie? Faktycznie. Nie wiem, tylko rozpalił blisko. W zasadzie. Nic jedna maszyna nie działa. Niby nie, bo jeszcze nie. Postaraliśmy gasić. No ale hopie, jak oni się tu zbierają, to skąd wiesz, czy za chwilę nie zaczną czegoś robić? Nie wiem, stary. Musimy działać, nie? Musimy coś kurde działać, nie? No ale ja nie wiem, czy to coś da, jak oni i tak tu będą robić jeszcze robić. A ty tam widziałeś tego typa, tak? Pierdziele, słychać już normalnie dźwięki maszyny. Ty tylko mów mi, którędy my idziemy. Czekaj, tutaj mi się zastanowić. Tędy przejdziemy tam. To wiesz, którędy możemy iść? O. Zejść, pójść ze sterowni, wyjść tam domem. Tam gdzie ta klatka schodowała. Tak, tam, tu gdzie awaryjny. Wychodzimy tam. Robimy to. Nie ma co czekać. To się robi naprawdę nieciekawie. Wychodzimy tamtędy, no bo co, stary? Dobrze, możemy iść na tym dach. Nie no, nie ma sensu chyba. Mówisz? Przekopię już tam maszyny było słychać. No się nie wiem, czy ma maszyny, no bo tam jest rozwal, rozpierdziel, a tu jest cichutko. No, wiesz, ich tam coraz więcej się jednak zbiera. Nie wiadomo, co to będzie, nie? Nie wiem, czy jest sens też czekać, no bo oni tam cały czas jednak będą, nie? Oni tak szybko stąd się jeszcze nie zawiną. No. Jest szansa, że ten gościu tam dojdzie. Ale że dojdzie tam do nas, jak będziemy tam czekać. Na tym dachu ci chodzi. Że nie dojdzie, tylko że nie będzie go tam przy naszym wyjściu. No. Właśnie. No. Jak poczekamy, że go tam nie będzie. No ale jakbyśmy wyszli tym innym wejściem tam przez sterownię. No bo ja nie jestem pewien, gdzie to jest. Możemy wyjść w prosto do ich rąk. Sugerujesz to przeczekać najlepiej. Mhm. Nie skorzystać, nie? Tylko gdzie? Na tym dachu? No, potrzebuję na dach. Chyba, że pójść na tą sterownię tam do końca, bo tam raczej nikt nie zajrzy. Tak. Na dachu też nikt nie zajrzy. Bo sterownię jest łatwo wyjść tutaj. No ale wiesz, o co chodzi, że ewentualnie jakby coś działo, to będziemy mieli bliżej wybiec tam, wiesz, ze sterowni, nie? Niż z dachu zbiegać i dopiero. Wiesz, o co chodzi? Że tam było szybciej. Tak coś. Ja bym tak chyba zrobił. Tak szczerze. Czy chcesz jeszcze zwiedzić, czy nie? Jak tu się tyle dzieje, to nie wiem, czy to jest dobry pomysł kontynuować dzisiaj. No to się już mniej nie będzie działo. To już mniej nie będzie działo. No właśnie, o to mi chodzi. A tu się dzieje już za dużo. Bo słyszysz te, co tam jeździ normalnie. Przecież tam hopie maszyny jeżdżą. Ja bym nie ten.
Nie ma sensu. Czemu ma 4 laty, a nie ma 3? Nie wiem, ale wcześniej nikogo tu nie było. A jak tu już chłopie maszyny zaczynają wkraczać w ruch, to ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby to kontynuować. I tak się udało sporo zwiedzić. Dobra. Ewentualnie lepiej tu wrócić kiedyś, żeby się udało. To będzie zaraz zburzone. No nie wiem, no ale... Teraz mi się wydaje, że to się nie opłaca. Już chwila i tego nie będzie już. No ale teraz nie ma sensu tu być. Jak słyszysz co tam się dzieje z tobą. No koparka jedzie, chłopie. No widzę. Chłop tam wjeżdża. No stary, to nie ma sensu tu być. Mówię ci, nie opłaca się. Widzisz, co tu się dzieje. Kto się cieszy? Idzie pracownik. Nie no, nie ma sensu stary tu być. I tak prędzej czy później nas znajdą. Zbijamy stąd i tyle. Sprawa wygląda tak, że na chwilę obecną ogarniamy jakąś lukę ucieczki stąd. Bo raczej nie chcemy ryzykować, żeby to przeczekać, jak tam słychać ciężkie maszyny. Mamy jakieś jedno z wyjść, może tu się uda. Próbujemy coś kombinować. Tam też. To są tędy? Tędy, dobra, to robimy. Aktualnie plan ucieczki idzie po naszej myśli. Co? Nic, nagrywam jeszcze już. Została nam tak naprawdę ostatnia prosta, żeby się stąd wydostać, także trzymajcie kciuki. Jak zobaczycie zakończenie tego nagrania, to znaczy, że się udało. Ostatnia prosta. Co? Do końca, nie? O kurde, ja pierdzielę stary. Powala na miejscu ba. Co? Powala na miejscu ba. No ale co, chyba się udało, nie? W sumie. W zasadzie chyba tak. Ja chciałem jeszcze wejść na ten dach. No ja też, no ale... Szłoby, ale wiesz. Kurze, wiesz, będąc tam, już byśmy byli widoczni też trochę, nie? No dobra. Przynajmniej tu byłeś w ogóle. No chłopie. To już się opasało. To najważniejsze. No i tu. No możemy. I że niby lina, na której ktoś tego dokonał, wisi niby tutaj jeszcze do dzisiaj. I stoję właśnie przed jedną z takich lin. No i stanąłem w miejscu. Tym bardziej, że widzę tutaj pentagram, a nawet nie jeden. Jeden jest pod moimi nogami praktycznie. Drugi trochę mniejszy tutaj. No a trzeci z nich właśnie pod liną. Już trochę rozmazany, może tego tak na kamerze nie widać, no ale idzie się domyślić, że to było właśnie to. Ale muszę wam coś jeszcze najpierw pokazać. A chciałem wam pokazać właśnie to. Komin, który zachował się w zasadzie całkowicie. I robi to mega efekt. Powerbank, zaskony, projektor, lampa na baterie, worki na śmieci. I don't wanna jeść, I don't wanna spać. Masz ciasną cipkę.
facet. Powtórz. Jak sytuacja? My za to znaleźliśmy obecnie pokój pełny napisów na ścianach. Jakieś kuźwa, nie wiem co to jest, ale rysunki jakieś, reksio tu jest. Napisy, właśnie znowu ten znak świetlików z The Last of Us. Nie wiem, jakiś spis treści, choćby to był jakiś pokoik Menela dosłownie. Kalendarz.